Idzie o znęcaniu się nad samym sobą, byciu prezesem, a wiem gdzie idę, byciu prezesem i prowadzeniu firmy do katastrofy. Jakiś czas temu spotkałem się z kolegą, którego dawno nie widziałem, nie widzieliśmy się parę lat i zrobiliśmy sobie takie spotkanie na zasadzie aktualizacja, update, co tam u kogo przez ten czas. No i wyobraź sobie, że kolega opowiadając o swoich odkryciach, niektóre bardzo podobne do moich, na przykład to, że pożegnanie się z armią handlowców sprawiło, że firma sprzedaje więcej i zarabia jeszcze więcej niż gdy ich miała, ale to jest w zasadzie oczywiste, jeżeli na ten temat się poczyta, na temat zarządzania sprzedażą, to nikogo nie dziwi. Odkrycie, które poczynił mój kolega, to odkrycie z zupełnie innego obszaru. Mianowicie rozmawiał bardzo szczerze, bo to było coś w rodzaju sparingu biznesowego. Takiego, jaki oferujemy w pracowni Synergii. To na górze go podlinkowuję. W ramach sparingu rozmawiał z jednym z zarządzających funduszem Venture Capital. I opowiadał mu, że słuchaj, ja to jestem takim typem przedsiębiorcy, że po prostu sobie płacę na końcu, mam bardzo niską pensję jako prezes. No i de facto tak naprawdę najczęściej to nic nie zarabiam, bo dla mnie po prostu nie starcza, nawet nie starcza na tą niedużą pensyjkę moją. No ale za to patrzymy długofalowo i tak dalej. Na co jego rozmówca, zamiast go pochwalić, jak oczekiwał mój kolega, zamiast go pochwalić, powiedział, no powiedzmy, że brzmiało to tak elegancko. Zdzisławie, chyba cię popanzoliło. To ty jesteś na najlepszej drodze do rozwalenia tej firmy. Rozwalenia? Dlaczego rozwalenia? No, to bardzo proste. To bardzo proste. Jeżeli tobie stanie się cokolwiek, wpadniesz w śpiączkę, złamiesz nogę i pół roku będzie ci się mazać i nie będziesz w stanie robić nic innego niż się rehabilitować, to najzwyczajniej w świecie firma twoja umiłowana nie znajdzie nikogo, kto by cię mógł na takich warunkach zastąpić, ponieważ na takich warunkach jesteś w stanie pracować tylko ty i nikt więcej. Bo nikt więcej tak nie będzie się poświęcał. Bo to nie będzie jego firma. W związku z tym, to co robisz obecnie, to tak naprawdę fałszujesz wyniki swojej firmy. Fałszujesz je, udając, że zarząd nic nie kosztuje, tylko dlatego, że ty finansujesz zarząd z własnej kieszeni. To co zresztą nie do końca cię stać, więc musisz się rozpraszać, biorąc jakieś fuchy na boku i tak dalej. Co zresztą nie jest korzyścią dla firmy, bo się rozpraszasz. W związku z tym zmień to jak najszybciej. Jeżeli po opłaceniu ciebie, i to nie mówimy tu o jakichś wielkich kominach płacowych, ale po prostu tyle, ile byś dał komuś z rynku, nie starcza na różne inne rzeczy, no to cytując klasyka, something is no yes. Coś jest nie tak. Trzeba coś w firmie zmienić, by wystarczało. Może podnieść ceny, może zmniejszyć koszty. Zwróćcie uwagę, że nie mówię tu o podnoszeniu sprzedaży, bo na wysokość sprzedaży wpływu nie mamy, ale na cenę mamy i na koszty mamy. I taki dostał feedback. Nie pochwałę za bycie herosem kapitalizmu, za dźwiganie na swych barkach przyszłości ludów i narodów i firmy, tylko dowiedział się, że fałszuje wyniki swojej firmy, że działa de facto na niekorzyść swojego biznesu, a nie na korzyść. I że z punktu widzenia funduszu jest to gorsza sytuacja niż sytuacja, w której dzięki takim zabiegom osiąga lepsze wyniki albo nie wiadomo co.
Więc bardzo ciekawa rozmowa. I ponownie, mam poczucie, że mówię o czymś oczywistym, ponieważ sam do tego wniosku doszedłem już dawno. Też dzięki doktorowi Wongowi. Natomiast, no, jeżeli już rozmawiam ze Zdzisławem, który jest dla mnie synonimem osoby bardzo doświadczonej, bo z niejednego pieca chleb jadła, niejeden startup odpalała, i dla niej to była nowość, dla niej to była bardziej jak je się tu drzewo zwaliło. Wow. Dla niej to była nowość, no to istnieje szansa, że dla kogoś z moich widzów też będzie to nowość. Jeżeli jesteś tu widzu i dla ciebie była to nowość, i to fajnie. To fajnie, dlatego że jeżeli to skorygujesz, to uzdrowisz swoją firmę. To albo urealnisz ceny, albo urealnisz czyjeś oczekiwania płacowe, albo urealnisz swój zespół i pozbędziesz się tych, których jedyna twórcza aktywność polega na udawaniu, że pracują. Więc bardzo, bardzo polecam spojrzenie z tej perspektywy na samego siebie jako przedsiębiorcę i zarządzającego firmą, którą stworzyłeś lub stworzyłaś. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, tak, chciałem jeszcze powiedzieć, że pod koniec września organizujemy, Towarzystwa i Pracownia Synergii organizują w Cieleśnicy taki zjazd czterodniowy, od niedzieli do środy, w ramach którego weźmiemy na celownik i na warsztat nagrania seminarium Miracles of Capital właśnie doktora Wonga. Mamy je przetłumaczone na polski i po prostu wspólnie w grupie maksymalnie 20 osób. Więcej uczestników nie chcemy, bo po prostu będzie za ciasno i będzie za dużo osób do poznania odpowiednio głęboko, do przedyskutowania, do odpowiedzenia na wszystkie pytania, bo wiem z doświadczenia, że materiał, jaki dr Wong prezentuje, jest na tyle mięsisty oraz, a więc jest go dużo, oraz jest na tyle nieintuicyjny, nowy dla polskiego przedsiębiorcy, że po prostu rodzi to mnóstwo pytań. Całe mnóstwo pytań. I po to jest to wydarzenie, by na te wszystkie pytania na bieżąco poodpowiadać. Czyli bierzemy po 3 odcinki, po 3 lekcje na dzień i przetykamy je dogłębnymi sesjami pytań i odpowiedzi. A w związku z tym, że to będzie po polsku, no to po prostu będzie to bardziej efektywne, bardziej zrozumiałe dla uczestników. Jaram się tym niesamowicie. Prawdopodobnie jest to bardzo duży krok w kierunku sprawienia, by polska społeczność emocji była nie tylko większa, ale przede wszystkim skuteczniejsza we wdrażaniu, bo sami z Tomkiem sporo doświadczeń od 2016 roku, od pierwszego seminarium zebraliśmy i możemy opowiadać o tym, jak to działa na rynku polskim, w naszych realiach prawnych itd. Więc tyle ode mnie na dzisiaj. Sprawdź, czy nie jesteś jak Zdzisław w swojej firmie i daj znać. Może będę w stanie ci pomóc zmienić się z takiego Zdzisława w kogoś innego. A jeżeli ten materiał był dla ciebie pozytywny, daj kciuka w górę. Jeżeli nic nie wprowadził do twojego życia i po prostu zamarnował ci 9 minut z twojego życia, albo 5 minut, jeżeli oglądasz na dwukrotnym przyspieszeniu, daj kciuka w górę. Natomiast jeśli twój werdykt jest pozytywny, to liczę na to, że udostępnisz ten materiał i podzielisz się z nim z innymi. A teraz popatrz sobie w niebo i na tle tego nieba na ostatnie 30 sekund zarekomenduję ci kilka materiałów z mojego kanału o podobnej tematyce i nie tylko.